Dzisiejsza wystawa jest wystawą zbiorową poświęcona artystom, którzy u nas brali udział w wiszeńskich spotkaniach ze sztuką. Brało udział 34 artystów. Dzisiaj gościmy tutaj 30 artystów. Każdy przywiózł swoje prace, po dwie prace. Dzisiejszy wernisaż jest jakby szczególny w związku z tym, że wystawia tutaj pracę wiele artystów. Nie wszyscy się znamy, nie wszyscy znamy swoje prace. Jest to również ciekawe doświadczenie. Zasadniczo w tym celu się tworzy, żeby pokazywać swoje prace ludziom i dawać im jakąś chwilę zastanowienia, chwilę na przejrzenie tego, czym się każdy artysta w danym czasie zajmuje. Czuję się wyróżniony przede wszystkim, bo tym bardziej, że miałem tutaj dwa razy, dwukrotnie wystąpiłem ze swoimi pracami, czyli miałem dwa razy wernisaż. Miejsce jest naprawdę wspaniałe, bardzo wystawiennicze, bardzo kameralne i dobra energia tutaj funkcjonuje, pracuje. Powiedzmy, że to już jest tak 15 lat, no bo studiowałem na Akademii Sztuk Pięknych grafikę warsztatową tak naprawdę. Obecnie bardziej zajmuję się malarstwem olejnym ze względu na to, że no, kolor do mnie bardziej przemawia. Aktualnie po prostu. Malarstwo staje się takim procesem właściwie oddychania. To jest taki trochę wdech i wydech. Ja zresztą, można powiedzieć, mam takie trochę wdechy i wydechy, bo to z jednej strony jest ciągła potrzeba malowania, a czasami na skutek, jako że to jest taki proces, w którym człowiek poszukuje trochę siebie i czasami ponosi pewne porażki, ten wydech powoduje taką trochę presję na człowieka wewnętrzną, ale to znowu wzmacnia tą chęć znowu tworzenia dalej i to się tak właśnie napędza jak wdech i wydech, wdech i wydech. Po prostu cały czas człowiek dąży do tego, żeby wyrażać siebie w taki sposób. Mogliśmy z przestrzeni tych lat, które minęły, bo wiszeńskie spotkania trwają już 4 lata, zobaczyć jak artyści zmieniają swój warsztat, jak tworzą nową sztukę, jak się odradzają. Mam nadzieję, że wszystkich tych artystów, których dzisiaj gościliśmy, zaskoczyliśmy. Zaskoczyliśmy, że trafili w inne miejsce niż poprzednio byli. I mam nadzieję, że wszyscy to przyjęli z radością, satysfakcją, że dzięki nim, między innymi, udało nam się dla nich stworzyć przestrzeń, która jest niezbędna do tego, żeby funkcjonowali między nami.